minister w taki wymowny sposób określił ten projekt jako polskie rolnictwo jedną wielką zieloną elektrownią. I tak w istocie może być. To ważny projekt dla całej gospodarki polskiej i ważny projekt dla polskiego rolnictwa. Ważny także z punktu widzenia transformacji energetycznej. Proszę Państwa, co jest cenne, co jest unikatowe, co jednoczy ten projekt, to polski kapitał, bo ten polski kapitał jest tutaj w tym projekcie wszędzie. Wymiar ekonomiczny tego projektu to na wstępie, mówię, że to jest tylko wstęp, to jest około 500 mln zł, bo tak szacujemy ten program wstępny, inwestycyjny, który będzie dotyczył na początku około 20 gospodarstw, ale on się rozszerzy. Nie ma w tym żadnej przesady, że to jest ważny projekt dla polskiej energetyki, bo powiem tylko tyle, że potencjał polskiego rolnictwa, substratów, które możemy pozyskiwać, jest szacowany na możliwość wytwarzania około 7 mld m³ biogazu. Żeby Państwu uzmysłowić, jak wielka to jest skala, to powiem, że to jest 1/3 naszego zużycia gazu ziemnego w Polsce. Więc naprawdę walczymy o bardzo duży kawał tortu, który może być tutaj wykorzystany dla tych celów. Więc tych korzyści, proszę Państwa, jest bardzo wiele. Jeszcze raz, Panie Ministrze, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt negocjacyjny. Nie było łatwo, ale pod polską flagą negocjuje się znacznie łatwiej. Dziękuję bardzo.